Zastanawiałem się, gdzie opowiedzieć Państwu o Januszu Olejniczaku, jednym z najwybitniejszych wykonawców Chopina w historii polskiej XX-wiecznej i XXI-wiecznej muzyki. Wybrałem Narodowe Forum Muzyki, dlatego że Janusz koncertował tutaj wielokrotnie. Ten urodzony we Wrocławiu pianista w 1952 roku, w 1970 roku w 8. konkursie chopinowskim jako niespełna 18-letni młody artysta trafia do finału. Wszyscy mu wtedy bardzo kibicujemy, zajmuje ostatecznie 6. miejsce i to początek jego wielkiej i wspaniałej kariery. Ja poznałem Janusza Olejniczaka w 2015 roku dzięki naszej wspólnej znajomej, naszej wspólnej przyjaciółce, kochanej Ewie i od 15 roku współpracowaliśmy z Januszem Olejniczakiem. Chcę opowiedzieć o 4 koncertach, na które albo do wykonania których zaprosiłem Janusza. Koncert numer 1. W 2016 roku, bodajże w czerwcu, przypada 25. rocznica podpisania traktatu o dobrosąsiedzkich stosunkach pomiędzy Polską a Niemcami. W 2016 roku Wrocław jest europejską stolicą kultury. W związku z tym postanawiam zrobić Berlinowi, stolicy Niemiec, prezent związany z dziełem artystycznym. Proszę Janusza Olejniczaka, aby w parlamencie berlińskim, pamiętajmy, że Berlin jest jednym z krajów związkowych, jest zatem państwem, posiada swój rząd, posiada swojego premiera i swój parlament. W parlamencie berlińskim Janusz Olejniczak wykonuje utwory Chopina. To czerwiec 2016 roku. Przed koncertem przemówienia wygłaszają prezydent tegoż parlamentu berlińskiego Ralf Wieland i mówiący w tej chwili do Państwa. A potem przez kilkadziesiąt minut, jak młody bóg, Chopina gra dla Berlińczyków Janusz Olejniczak. Koncert numer 2. Ponownie jesteśmy w 2016 roku, jesteśmy europejską stolicą kultury, wrzesień we Wrocławiu. Do Wrocławia przyjeżdża Dalaj Lama. Ja wcześniej z pewnymi kłopotami uzgadniam ze świtą jego świątobliwości Dalaj Lamy, że moglibyśmy mieć jakiś koncert dla Dalaj Lamy. Buddyści czasem niechętnie zapatrują się na takie rzeczy, ale ostatecznie zapada zgoda i Dalaj Lama jest wielce zadowolony. Przypomnę, że Janusz Olejniczak grał też w 3 filmach. I zaraz powiem, dlaczego o tym przypominam. Po pierwsze, w filmie Jerzego Antczaka Chopin, Pragnienie miłości. Tam wykonywał większość partii fortepianowych. Po drugie, w słynnym filmie Polańskiego Pianista. Tam też partie fortepianowe. No i wreszcie w filmie Andrzeja Żuławskiego, Błękitna nuta, gdzie Janusz gra Chopina. W Pianiście Polańskiego, jak mówiłem, większość partii fortepianowych, a jest też taka piękna scena, kiedy widać dłonie Janusza Olejniczaka, jeśli tak można powiedzieć, biegające po klawiaturze. Otóż kiedy słuchałem wspaniałego koncertu w Ratuszu Wrocławskim, siedząc obok Dalaj Lamy, to Dalaj Lama stuknął mnie w pewnym momencie łokciem, pokazał dłonie Janusza i powiedział do mnie: ekspert. Expert, real expert. Koncert numer 3. Ponownie w Berlinie w 2017 roku. Wtedy właśnie otrzymałem, może nie powinienem się chwalić, ale chcę opowiedzieć o koncercie, Narodową Nagrodę Niemiec. To bardzo wybitne odznaczenie. Jestem 3. Polakiem, który je otrzymał. Wcześniej arcybiskup Nosol i pan premier Tadeusz Mazowiecki. Ja jako 3. Polak, Wacław Havel, był też wyróżniony tą nagrodą, czy Fritz Stern. Uroczystość wręczenia nagrody, na którą przybywa 500 Berlińczyków, odbywa się w katedrze francuskiej na Gendarmenmarkt. Jest 2 albo 3 byłych prezydentów Niemiec, jest wspaniała uroczystość i jest Janusz Olejniczak, którego poprosiłem o wykonanie utworów głównie Chopina, choć nie tylko. Jest naprawdę wspaniały koncert
Janusza Olejniczaka, ponownie w Berlinie. Janusz gra jak młody Bóg. Jestem mu wdzięczny. Niemcy i Polacy obecni na tym koncercie, na tej uroczystości, jakby to powiedzieć, z radości i z zachwytu unoszą się nad fotelami. Gendarmenmarkt, Katedra Francuska, 2017 rok. Janusz Olejniczak pomaga mi w przyjęciu Narodowej Nagrody Niemiec. Koncert numer 4. Jest rok 2018, to ostatni rok mojego funkcjonowania we wrocławskim ratuszu, a równocześnie, co jest wielokrotnie ważniejsze, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Profesor Krzysztof Pomian, znany historyk, filozof, uczeń Leszka Kołakowskiego, na moją prośbę przygotowuje we Wrocławiu wystawę pod tytułem Polska światu. Wystawa odbywa się w Muzeum Architektury, jest poświęcona temu, co przez 100 lat niepodległości Polska, Polacy dali światu. Prezentuje wybitne postaci ważne dla historii kultury polskiej i kultury światowej. Wśród tych postaci sześcioro wrocławian. Kiedyś pewnie o tym opowiem odrębnie. I wernisaż tej wystawy w Muzeum Architektury. Któż gra na tym wernisażu? Ktoś, kogo Polska i Wrocław dały światu. Janusz Olejniczak. Kolejny znakomity koncert. Czasem jest tak, że przestrzenie, o których opowiadam, na przykład Muzeum Architektury czy Ratusz Wrocławski, nie są akustycznie przestrzeniami najwyższej jakości. Tym niemniej Janusz jest tak wielkim i wspaniałym artystą, że zawsze potrafi wyczarować fantastyczne dźwięki. Na wszystkich czterech koncertach, o których opowiadam, Janusz grał fantastycznie. Bardzo Ci, Januszu, za to dziękuję. Myślę, że w trakcie tego odcinka posłuchamy też kilku fragmentów muzyki, pewnie Chopina, wykonywanego przez Janusza Olejniczaka, wrocławianina.